Dopóki tutaj trener Vital nie objął wodzy nad naszą reprezentacją, to takich sytuacji nie było nigdy w historii naszej reprezentacji. Ciężko było zadebiutować, a jeżeli już ktoś debiutował, to było to wejście na zagrywkę, czy wejście na blok i zejście do kwadratu i granie praktycznie tymi samymi składami, więc to, co się teraz dzieje, to jest naprawdę fajna sprawa. No ja teraz już jestem doświadczony, to gdzieś tak już pamiętam też właśnie te czasy, gdzie się wchodziło na bloki, to był debiut, a później się czekało rok czy dwa, żeby zagrać jakieś spotkanie, więc myślę, że to jest fajna sprawa dla tych chłopaków. Już tak jak wspomniałeś, no, większość pokazała się z bardzo dobrej strony, co tylko zaprocentuje nam w przyszłości, bo każdy będzie miał już jakieś ogranie boiskowe w wieku 21 lat, 22, 23, więc jeżeli jeszcze nie teraz, jeszcze nie są w tej ścisłej kadrze, powiedzmy na ten turniej, nie wiem, kwalifikacyjny czy Mistrzostwa Europy, ale to za 2-3 lata, jak już ci starsi, w tym ja, gdzieś będą kończyć, to będziemy mieli młodzież już taką doświadczoną, wchodzącą, która już na tych boiskach była, której już jakaś tam stres czy presja nie będzie zjadać, bo oni już swoje gdzieś zagrali, gdzieś pojechali na jeden finał Ligi Światowej w zeszłym roku, teraz jest drugi finał Ligi Narodów, w tym sezonie. No i tylko z tego trzeba się cieszyć, więc ja się cieszę jako ten zawodnik, który troszeczkę już gdzieś tych meczów zagrał, więc myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, a widać też, że inne drużyny, nie wiem, Włosi, Serbowie, próbując rotować tak jak my, no to myślę, że nasz potencjał i ludzki, nasz poziom siatkarski, no jest miażdżący przy rotacjach innych drużyn. Jedni grali jeden turniej, dwa, czy góra trzy i mogli chwilę odpocząć, czy przyjechać wcześniej do Spały, gdzieś popracować fizycznie, żeby na ten turniej kwalifikacyjny być w jak najlepszej formie. No to myślę, że znaczy może nie główne założenie, no ale trener zdaje sobie sprawę też, jak długo gramy w klubach, jakie są za nami, nie wiem, ciężkie sezony, a kalendarz w FIVB czy po prostu reprezentacyjny jest tak obładowany, że praktycznie z marszu ostatnich meczów o finał, o medale, gdzie człowiek tam szykuje najlepszą dyspozycję, musi być w najlepszej dyspozycji, no jedzie i ma już grać w reprezentacji, no więc to jest na pewno ciężkie dla organizmu. No i myślę, że tutaj Vital zdaje sobie z tego sprawę i nie o to chodzi, żeby za wszelką cenę wszystko wygrywać i tutaj zażynać tych samych zawodników, tylko przy okazji przyrotować, zobaczyć, kto jest w jakiej dyspozycji, czy są jacyś następcy, czy inne grono zawodników. I myślę, że to się fajnie sprawdza, no, przy tej rotacji w tym roku jeszcze większe niż w zeszłym, chyba 27 zawodników bodajże. Teraz jeszcze Andrzej Wrona, wiemy, doleci do Chicago. No więc to jest ogromna rzesza zawodników, kadra uniwersjadowa, która daje kolejnych 12 Polaków, więc no w tym sezonie kadrowych no 40 ludzi gra tak naprawdę. Nie jest to lista, gdzie kiedyś się podawało szeroką listę tam 40-30, a do Spały przyjeżdżało 15 zawsze. Tutaj jest 40 ludzi, którzy mogą wejść, czy byli, czy będą na boisku, więc to jest, myślę, super sprawa. Trener dba o każdego tak samo. No wiadomo, że no mamy już jedną kontuzję na tej pozycji, tak jak wspomniałeś, no Bartek raczej w tym sezonie kadrowym nam już nie pomoże. No więc reszta trzyma się w zdrowiu dobrze, trener zawsze się pyta, dba, no my też znamy swoje organizmy, Vital też jest takim człowiekiem, że jeżeli cokolwiek ci dolega, to trzeba mu zgłosić, powiedzieć i on wie, nie będzie tutaj forsował na siłę. A cóż, no ja będę robił wszystko, żeby po prostu w tym zdrowiu dalej być, teraz dobrze potrenować, dobrze czuć się fizycznie i pomóc drużynie na tyle, ile będę potrafił. Nie ma Bartka, wiadomo, ale to już też tutaj nikt się na tym nie koncentruje, jesteśmy tutaj nową grupą, każdy ma swoje zadania do zrobienia i razem w tej grupie już będziemy walczyć o tą kwalifikację, wzmocnieni jeszcze Wilfredo, więc myślę, że damy radę, jeżeli w zdrowiu będziemy, ta świeżość na pewno na meczach będzie i no jestem dobrej myśli, no też myślę, że możemy pewni siebie do tego turnieju przystąpić, no jako mistrzowie świata, to myślę, że bardziej nas się powinni obawiać niż my kogokolwiek innego. No myślę, że to jest inteligentny facet, on sobie zdaje sprawę, wie kto mu płaci i tak dalej, więc to nie będzie fikał, ale tak na poważnie, no na pewno będzie to ciekawe starcie, no zakładając mecz z Tunezją, który powinniśmy wygrać, dobrze wejść w turniej, no później starcie z Francuzami na noże, wszyscy wiemy o co gramy, to jest jeden bilet z tego turnieju, przy ewentualnej nieudanej próbie zostanie jeszcze jeden bilet w turnieju składający się z 8 drużyn, a który też będzie równie ciężki, no ale my gramy u siebie, będziemy mieli swoją publiczność za sobą, mamy dobry skład, tak jak myślę, tu już rozmawialiśmy, dużo zawodników się pokazało,
teraz będziemy dobrze trenować, znamy swój cel, wiemy już jak pracować z Witalem, więc też mamy ten kroczek do przodu. No jestem dobrej myśli i zobaczymy w 9, 10, 11 sierpnia jak to wszystko wyjdzie.